Naszym gościem w rozmowie Prosto w Oczy jest minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Na początek mam pytanie o to, o wizytę prezydenta w Norwegii. Czy po tej wizycie jesteśmy bliżej do takich regularnych, systematycznych dostaw norweskiego gazu i tej budowy gazociągu z Norwegii, o którym mówi się od lat, o tej inwestycji, do której Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości wraca po bardzo wielu latach? Chciałbym pewne rzeczy sprostować. Otóż nie sięgamy do żadnego norweskiego gazu. Sięgamy do gazu, którego PGNiG jest właścicielem w Norwegii. Polska już dawno zainwestowała w gaz norweski, w wydobycie gazu i chcemy ten gaz, który jest gazem wydobywanym przez naszą sztandarową firmę, transportować do Polski. Transportować do Polski. I jak negocjacje, panie ministrze? W tej dziedzinie to są normalne negocjacje biznesowe. Układanka całej inwestycji. Musimy przejść przez Morza Norweskie, żeby doprowadzić ten gaz do Polski. Więc no, na to trzeba będzie dosyć długiego czasu. Inny temat to jest temat blackoutu. Polskie sieci elektroenergetyczne poinformowały, że w 2020 roku grozi nam niedobór prądu. Na ile pana zdaniem ten blackout jest realny? Bo jeszcze w Katowicach mówił pan, panie ministrze, że rzeczywiście stoimy przed ryzykiem takiego zwanego zaciemnienia, tłumacząc z języka angielskiego na polski, ale nie takiego, którego mieliśmy przykład w zeszłym roku latem. To są pewne sygnały ostrzegawcze. Dzisiaj wiemy, że wygasają nam niektóre elektrownie ze względu na wiek. Już w Ostrołęce jeden blok musi być na stałe odstawiony. To są elektrownie bloków 200 MW i praktycznie rzecz biorąc 2020 rok to Ostrołękę musimy zamknąć całkowicie. Dolną Odrę prawdopodobnie z czterech bloków może zostanie, jeżeli zostanie dobrze wyremontowany jeden. A co na ich miejsce? No, na ich miejsce na razie inwestycje w Ostrołęce została przez rząd Platformy PSL-u zatrzymana. Ona już by była w 2006 roku, 2016 roku teraz finalizowana, blok 1000 MW. Natomiast teraz musimy decyzję podejmować w zakresie przyspieszonego rytma inwestycji. Energetyka krajowa, polskie firmy, nasze sztandarowe, inwestowały w odnawialne źródła energii, wykupując farmy wiatrakowe od prywatnych inwestorów. W moim przekonaniu to był duży błąd, dlatego że te farmy, jak już pobudowali prywatni inwestorzy w Polsce, to mogli sobie z nich prąd sprzedawać, a nasze mogły się skupić na innych inwestycjach. Dzisiaj mamy na szczęście te trzy inwestycje: Opole, Kozienice i Jaworzno. Te inwestycje właściwie w Polsce południowej zapewniają pewną równowagę, ale Polska północna na dzień dzisiejszy zostanie ogołocona całkowicie ze źródeł zasilania. My nie możemy polegać tylko na tym, że będziemy bardzo długimi liniami zasilającymi wysyłali energię elektryczną. Musimy mieć równomiernie w Polsce, w kraju rozłożone źródła zasilania. Czyli czeka nas, przynajmniej w wersji Polski Północnej, wypadków Polski Północnej, zakup prądu, na przykład od sąsiadów? To nie chodzi o to, zakup prądu od sąsiadów. To już jest brak bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli my się skupimy na tym, że będziemy prąd poprzez Litwę dokonywać zakupu od Rosjan, czy też kiedy jest dobry spływ, czyli szczególnie wiosną, to jest bardzo tani prąd ze Szwecji, bo elektrownie wodne, śnieg topnieje i elektrownie wodne są bardzo sprawne, jeśli chodzi o Szwecję. Wtedy stamtąd prąd jest tani, tylko my nie możemy polować na prąd. My musimy mieć stałe dostawy prądu. Konieczny jest zapas polskiej mocy. Na czym rzecz polega? Otóż ten blackout tak zwany, czyli zaciemnienie, brak dostawy prądu, z czego może wyniknąć i już miało to miejsce latem zeszłego roku, przerwę w dostawach. I może być wtedy regulowane, regulowane zasilanie. To nie jest tylko takie zagrożenie. My mamy ambicje, żeby Polska się dynamicznie rozwijała. A jeżeli Polska ma się dynamicznie rozwijać, to znaczy, że prądu musi być więcej. Jeżeli Polska ma się dynamicznie rozwijać, czyli obywatele mają być bogatsi, to znaczy, że
pan, ja i bardzo wielu innych Polaków musi mieć więcej urządzeń elektrycznych w domu. Polacy zużywają prądu elektrycznego tylko 50% tego, co mieszkańcy państw starej Unii Europejskiej. To znaczy, że jeżeli mamy ich dopędzać, to także i w stylu życia, w poziomie życia. Tymczasem u nas już energia stanowi 10% portfela obywatela, wydatków. Mhm. Energia ogólnie pojęta cieplna, elektryczna, paliwo. A to już jest traktowane na świecie jako ubóstwo energetyczne, przekroczenie 10%. Więc przed nami stają bardzo duże wyzwania. I teraz my nie możemy powiedzieć, że my będziemy się zastanowić, jak na bieżąco dokupić prądu. My ten prąd po prostu musimy mieć polski. Musi być nowa elektrownia w Ostrołęce, musi powstać nowa elektrownia w Dolnej Odrze. A co z odnawialnymi źródłami energii, panie ministrze? Bo to jest taki temat sporny. Dziś mam przed sobą dzienniki, które mówią, z jednej strony będzie blackout w 2020 roku, bo właśnie kończą nam się nasze moce producenckie, jeśli chodzi o produkowanie prądu i zapewnienie jego wystarczającej ilości. Z kolei Gazeta Wyborcza mówi, że węgiel nas zabija, a to właśnie węgiel, który nas truje, zdaniem komentatorów Gazety Wyborczej, z podstawą w ogóle naszej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego na przynajmniej kolejne dwie dekady. To jak to jest, panie ministrze? Tym bardziej jeszcze ta informacja jest ważna, którą pan też zaznacza szczególnie, czyli to, ile dopłacamy do energii odnawialnej, i to są kwoty rzędu nawet prawie 5 miliardów złotych rocznie, jeśli weźmiemy pod uwagę poprzedni rok, 2015. Popatrzmy na ceny, na co Polaków stać. 85% energii mamy nadal z węgla. Więc my i tak zostanie na razie. Gwałtownie tego nie jesteśmy w stanie przestawić. To znaczy, że jeżeli byśmy szli w takim kierunku, jakim nam ta, w moim przekonaniu, pseudonowoczesność trochę w pewnych przekazach medialnych faworyzujących kierunki Unii, to jest pseudo, dlatego że Polska wypełnia swoje zobowiązania, ale nie musi przekraczać. I teraz każdy obywatel i każdy człowiek, który zabiera w tej sprawie głos, powinien jedno wiedzieć. 170-180 zł kosztuje megawattogodzina energii elektrycznej z węgla. Mhm. Ale 350 z wiatraków. Czyli ale 450 z fotowoltaiki. Ale około 250 z biogazowni. Czyli my jako obywatele dopłacamy do tak naprawdę energii odnawialnej. W rachunku za energię elektryczną w tej chwili ponad 10% tego, co płacimy za energię elektryczną, to jest dotacja obywatelska do energii wiatrakowej, do energii odnawialnej. I z drugiej strony, jeżeli się decydujemy na to i mówimy, że mamy szanować zdrowie, ratować klimat i tak dalej, to ta decyzja musi być ze strony obywateli świadoma. A to ukrycie w tej chwili tego w rachunkach, niepokazywanie, ile to wynosi, trudność z dokładnym policzeniem, no to jest nie w porządku. Czyli pan bardzo dokładnie Niemcy liczą. Pokazać się obywatelom, ile mogą przekazać na odnawialne źródła energii i dać na rachunkach, i dać im taką możliwość, żeby jeśli chcą, to przekazywali te kwoty na utrzymywanie energii odnawialnej. Dołożymy starań, żeby w przyszłym roku obywatel już wiedział, ile dopłaca do energii odnawialnej i żeby także mógł zadeklarować, że chce więcej, niż, że tak powiem, program dochodzenia unijny nam każe. I wtedy możemy powiedzieć tak, tak, obywatele chcą z tytułu ratowania klimatu płacić więcej i ci, co chcą płacić więcej, płacą więcej. I jeżeli ktoś będzie zabierał głos w zakresie odnawialnych źródeł energii, to też dążę do tego, żeby tak sformułować przepisy, żeby ta dopłata do energii odnawialnej była jawna, żebyśmy mogli zawsze zobaczyć, pan u mnie, a ja u pana, ile dopłacamy. Panie ministrze, zupełnie na koniec, tylko proszę o krótką odpowiedź. W takim razie, jeśli Polacy będą przekazywali te pieniądze na rzecz odnawialnych źródeł energii, czy pana resort, pan jako minister energii będzie skupiał się właśnie na OZE, na odnawialnych źródłach energii, bardziej niż w tej chwili, bo w tej chwili skupiamy się na węglu. To jest główny przekaz. Odnawialne źródła energii będziemy realizować tylko w takim tempie, w jakim zobowiązaliśmy się w stosunku do Unii Europejskiej. 2015 rok. To było 10% udziału odnawialnych źródeł energii w energii ogółem. Osiągamy 12%. Te 12% to jest taki fakt, że jako obywatele i jako przedsiębiorcy polscy dopłacamy do energetyki odnawialnej 700 milionów złotych w ciągu 2015 roku bez potrzeby, bo i tak bez tych 700 milionów złotych byśmy wypełnili cel. Czyli
robimy tyle, ile nam nakazuje Unia Europejska. Jeszcze raz zwrócę uwagę. W 2015 roku wydaliśmy 700 milionów złotych za to samo energię, a jesteśmy krajem na dorobku. To znaczy, że obniżyliśmy sobie, nie wydając tego na inne dobra, które można było na rynku kupić, PKB obniżyliśmy sobie w ten sposób. Czy nam tak wolno? Ja twierdzę, że nie. Że musimy robić tyle, ile się zobowiązaliśmy, albo nawet troszeczkę mniej. To wtedy będziemy napominani, ale za to zostaną nam pieniądze w kieszeni. Podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był minister energii Krzysztof Skurzewski, a to była rozmowa prosto w oczy w poranku Telewizji Republika. Dzień dobry.